Jak nie? No nie, bo nie umówiliście się z posłem. Jak kurwa będziemy się z nim umawiać? Informację dostał. No nie wiem, powiedział, że ma zaplanowane całe spotkania dzisiaj i jedzie w tej chwili do Wąbrzeźna, nie przyjedzie. Ha, no faktycznie. No, tam no to zostawiamy mu snopki pod drzwiami u góry. Tak. Ani. Tak, Polska, trudno. Ktoś w jego imieniu też... nie ma problemu. No jest zwykle przed tym na to. Jak nas olewa, to my zostawiamy mu prezent pod drzwiami i koniec. To tak samo zrobiła. Tu z wyjechał akurat przed dzień, nie? Naszego wojazdu do Warszawy, pojechał sobie na południe Europy. Cały czas. Typowa Warszawka. Zawsze ma czas na coś innego, a nie na to, co jest ważne. Żeby oddziaływał tam, gdzie pracuje, tak, w Sejmie i tak dalej, żeby oddziaływał tak. Na to środowisko tu jest decyzyjne w tej chwili, tak, to oni tylko decydują, oni nam mogą pomóc albo przyjść z pomocą, tak. Czy uważacie, że dotychczasowe działania rządu są niewystarczające, czy w ogóle ich nie ma? W ogóle ich nie ma. My nie walczyliśmy o dopłatę do pszenicy, nie chodziło nam o 300 zł do tony, czy o 200 zł do tony. Tak. Chcieliśmy pomocy długoterminowej. To co oni właśnie tak, robią? Tak, zamknięcie granic. Tak, żebyśmy my mogli swoje płody sprzedawać w godnej cenie, bez żadnych dofinansowań i bez żadnych dopłat. A nikt w tym kierunku nic nie robi. Ale poseł powiedział, że na pewne rzeczy trzeba czasu, że już pewne decyzje zostały podjęte, na przykład Unia Europejska zrezygnowała... Tak, podpisała z Japonią z Indiami, dokładnie, o dostarczanie wyrobów mlecznych do Europy. Tak, takie działania właśnie robi nasza Unia. I to są właśnie te pana posła... Długofalowe, tak? Fakt ugorowania zostało chyba... Na długo... Ale na jakiej zasadzie? To jest tylko na jeden rok? Maluteńkie. Tak naprawdę oni mówią, że w tym roku nie będzie trzeba, a jeżeli oni w przyszłym roku powiedzą nam tak, mieliście ugorować 4%, ale żeście nie chcieli, to w przyszłym roku Unia wam każe 10%. Od razu. I co? Tak albo 20%. I co, my będziemy od nowa stali na ulicach i żebrali o litość? No dobra, jaki macie plan na dalsze protesty? Bo jeżeli uważacie, że się nic w tym temacie nie dzieje, no to jaki macie plan? No niedługo nas głośno będzie. No już było głośno, to jeszcze głośniej? To jest głośniej, dokładnie. Będzie głośno. Dokładnie. Nie będziemy zdradzać dokładnie wszystkiego. No ale musicie sami zauważyć jako redaktorzy, że no, teraz mamy jak gdyby światło na to, co jest. No jesteśmy w tym miejscu, a nie innym i nie ma posła, woli pojechać gdzie indziej, a nie porozmawiać z rolnikami. No czyli olewają nas totalnie, tak? No to my musimy zrobić do tego, żeby zmusić ich do tego, żeby oni z nami rozmawiali. Tak, bo z rolnikami. Jeżeli nie chcą z nami rozmawiać, to my ich zmusimy. No mówię, tak jak mówiłem tutaj już poprzednio, że mamy atrybuty w formie obornika, gnojowicy i nie tylko. No, można coś z biogazowni jeszcze zaciągnąć, także tutaj na pewno się ucieszą. Długo tak będziecie tutaj dzisiaj? No, około godzinki tutaj będziemy. A co znajduje się tutaj, bo ja dopiero doszedłem? Gnojowica, obornik i z tamtej strony mleko, a słomy i snopki ze słomy. A myślicie, że pomogą takie protesty? Ktoś was usłyszy? Takie łagodne to chyba nie bardzo. Właśnie na razie nas jest za mało, tak, żeby to... Tak, ale mi się wydaje, że to będzie narastało. Coraz bardziej narastało, to znaczy nie będzie narastało. Tylko, że musimy też... Liczyliśmy na obecność i dlatego dzisiaj w takiej łagodnej formie, żeby no, po prostu... No, obecność posła, tak? Tak, liczyliśmy na tą obecność. No bo ja właśnie wracam z konferencji. On powiedział, że tu wczoraj się spotkał z jakimś waszym przedstawicielem. Chciał ustalić jakąś godzinę, ale nie wiem, ktoś był tutaj od was, tu, no to jest wczoraj, wczoraj podobno, tak mówił. I ma tamte spotkanie jakieś umówione. To nieprawda, od nas tutaj nikogo nie było na żadnym spotkaniu z posłem. Nie było tutaj nikogo. No mówiliśmy się dziś. Nie było, tylko on stwierdził, że był jego pracownik. Tak, tutaj Kopkowski. I czekał na jakiś kontakt z waszej strony, żeby umówić spotkanie. To jest takie mydlenie oczu. I gdzie była taka informacja, że on czekał na spotkanie z nami? Zabawa. No tak, tak. Wie pan, to dzisiaj jest słowo przeciwko słowu, tak? No bo taka jest prawda. Nas też nikt nie poinformował o tym, że tutaj ktoś będzie na nas czekał, żeby wczoraj do niego przyjść i porozmawiać. To wy wiecie więcej o nas. No właśnie. Bo wróciliśmy przed chwilą z konferencji z ministrem. Ale minister jeszcze mówi i minister mówi, gdzie wy byliście przez 8 lat. Też mówi, prawda, że no nie było ani szefa związków zawodowych, Solidarność. To jest takie odbijanie piłeczki te 8 lat, a dzisiaj jest właśnie łagodnie, bo liczyliśmy po prostu na obecność pana posła, ale nie przyjechał.
Ale wie pan, takie mówienie, gdzie byliśmy 8 lat. Rolnicy z całej Unii Europejskiej też 8 lat nie protestowali. Po prostu teraz ta czara goryczy się tak wylała, że robi się tak źle, że wszyscy chcą zmian. Bo to nie tylko my, bo przecież strajkują Francuzi, Niemcy, Holandia, wszyscy strajkują. Cała Europa. Wkręcają politykę w to, że po prostu, że PiS jest temu winien. Nie, Europa to nie PiS. A wy właśnie jak traktujecie dołączanie się polityków PiS do waszych protestów? Nie, 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 nie. My nie robimy tego politycznie. Bezpartyjni. My nie chcemy żadnej partii. Po prostu my jesteśmy tylko my, nikt. My jesteśmy zwykłymi rolnikami bez żadnych powiązań politycznych. Tak, protesty są to. Ja mam jeszcze pytanie do pana ministra, bo otrzymałem informację, że o 10.30 pod pana biurem mają pojawić się rolnicy z darami. Co mógłby pan im odpowiedzieć? Był przedstawiciel rolników u nas w biurze, Kuba, kiedy? Wczoraj. W dniu wczorajszym. Ja prosiłem o to, żeby ustalić, kiedy będą, ponieważ mamy dzisiaj totalnie zaplanowany, z racji tego, że jest przedostatni dzień, ja wczoraj późnym wieczorem wróciłem z Warszawy po spotkaniu z panią minister zdrowia, zresztą z panem prezydentem. I chciałem, żeby ustalić tą godzinę, żebym mógł być. No niestety pan ani się nie przedstawił, ani nie powiedział, o której będą, ani w jakikolwiek sposób. Dlatego też nie mogąc czekać, a mamy poplanowane spotkania. O godzinie 11 z panem burmistrzem Wąbrzeźna jedziemy potem do Brodnicy, do Rypina, do Golubia Dobrzynia. No fizycznie się po prostu nie da. Absolutnie tak. Jeżeli osoby te by się umówiły, to byśmy wszystko byli w stanie poplanować, żeby przekazać petycję, nawet jeżeli ten obornik by się znalazł. No chętnie, są jeszcze prace w ogródku, chętnie bym go wykorzystał do siebie, jako oczywiście znak pewien, jakby symbolu protestów rolniczych. Natomiast no, jeżeli mamy dyskutować, no to zawsze prosiłem o to. Specjalnie Kuba Kopkowski został w biurze, żeby ustalić wizytę, żeby przyjąć tych państwa, zresztą pogoda jest niesprzyjająca. No jeżeli się nie udało ustalić terminu, no to przepraszam, no, ale ja mam swój kalendarz i jakby nie mogę zostawić czy też burmistrza jednego czy drugiego z niczym, prawda? Moje pytanie się dotyczyło tego, jak pan ocenia ten protest rolników. No, ja zawsze mówię, żeby sprawdzić tak naprawdę, gdzie jest geneza. Pamiętam osobę w postaci ministra rolnictwa ówczesnego, wicepremiera, który mówił, nie sprzedawajcie zboża, bo ono będzie cały czas rosło, ta cena, kiedy tego zboża przybywało. Jak mówiliśmy o zbożu technicznym, to mówiono, co to jest, takiej kategorii nie ma. Kiedy Tusk, premier Tusk w czerwcu apelował o to, żeby podjąć jak najszybsze kroki, była absolutnie cisza. No, zaraz po wyborach okazało się, że mamy kompletny duży problem z Zielonym Ładem, który został przyjmowany w 2019 roku. O tym, że jest problem i że poprzedni rząd nic nie robi, to już wiemy. To nawet mówią ci rolnicy. Problem rolników i tych protestów polegał na tym, że doklejali się do nich politycy Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji. Jakby ten protest ze słusznymi ideami, ze słusznymi wnioskami wynikającymi między innymi z Zielonego Ładu został otoczony Solidarnością i panem Dudą, Piotrem Dudą, jak pamiętacie państwo, przez 8 lat nie był aktywny, nie było żadnych protestów, faceta nie było widać. Nagle po 8 latach pokazał się, dokleił się do rolników, wykorzystując ich problemy do walki politycznej de facto. Teraz na całe szczęście zauważamy to, bo mam nadzór nad wojewodami, mam codzienne raporty, że rolnicy sami odpychają polityków PiS-u, Konfederacji i sami jakby wracają do tej dyskusji i do realizacji postulatów, o których mowa. Pragnę zauważyć, że ten podstawowy postulat dotyczący ugorowania ziemi został odpowiednio zdefiniowany i Komisja Europejska przychyliła się do tego odstąpienia od tego ugorowania. Także no, mam nadzieję, że z tygodnia na tydzień te negocjacje dotyczące unormowania warunków pomiędzy Komisją Europejską, tak, a rolnikami będzie w takim dobrym miejscu i znajdziemy kompromis. Aczkolwiek to wszystko wymaga czasu, bo to tak nie jest, że rząd przychodzi w grudniu, w połowie grudnia i ma za 2 miesiące rozwiązać wszystkie problemy. Którego nie pokrywa MOC? Potrzebuje ten... Patrzę. Kablówka czy 365? Także jak tylko będą zaciągnąć, dobra, to jeszcze chyba po imprezie zostało na stole. Chociaż temat trudny. Tak, bardzo. Tak, no, tak sobie tu zobaczymy. Dobre, wszystko. Dobry, dobry, dzień dobry. Jak my to widzimy z poziomu urządza, a pan poseł witam pana redaktora, także dobry.
Może wyjdziecie Państwo do środka. Chcecie do biura wejść? O, dziękuję. Nitkę tak. Bardzo Pani dziękuję. Ciemna, czarna dziewczyna. Macie Państwo ochotę wejść na chwilę porozmawiać? Czy... Dobra. Nie wiem, czy się porozmawiać, tak, ale chyba to tutaj... Jeszcze akcja, tak? Nie wiem, czy tam jest duże biuro, to by tam zmieściły wszystko. No takie... Panie pośle, kilka słów na temat sytuacji. To może Państwo najpierw niech przedstawią... Może tło zmieńmy, bo tutaj tak... No właśnie. No nie, bo to takie zdecydowanie... Bo to jest kandydata prezydenta, jest taki... To chodźcie tutaj, proszę Państwa. Ja bym na początku tylko... Chciałbym Państwa przywitać pod moim biurem poselskim. Wiem, że to jest zorganizowana akcja dzisiaj protestów rolników, środowisk rolniczych. I może najpierw bym pozwolił Państwa przedstawicielowi zabrać głos, a ja się odniosę do tego, co Państwo powiecie. No, bardzo proszę. To ja może na wstępie przekażę nasze postulaty, bo w każdym biurze zostawialiśmy postulaty, o co nam chodzi. Przeczytam tak. Czego żądamy? Całkowite odstąpienie od Zielonego Ładu, czyli Zielony Ład do kosza. Unormowanie importu rolno-spożywczego z Ukrainy, czyli chociażby ocelenie tego towaru. Ochrona hodowli zwierząt, żeby nikt nam nie zarzucał, co mamy hodować i jak to robić. I domagamy się opróżnienia magazynów zbożowych przed nowym sezonem zbiorczym. To są najważniejsze nasze cztery punkty, które no, chcielibyśmy, żeby to było dopięte. Mhm. Bardzo, bardzo ważne postulaty. Szanowni Państwo, ja dziękuję, że się tutaj spotykamy i że Państwo też przyszliście pod moje biuro poselskie. Chciałem powiedzieć, że sam nie pochodzę z terenów wiejskich, pochodzę z miasta i tym bardziej właśnie staram się wszystkim, też i swoim wyborcom i mieszkańcom tutaj regionu przypominać, że powinniśmy wszyscy solidaryzować się z rolnikami, bo to, o co Państwo walczycie, to jest bezpieczeństwo żywnościowe nas wszystkich. I wojna na wschodzie też pokazała, że w takich sytuacjach, w sytuacjach kryzysu można liczyć przede wszystkim na swoje możliwości gospodarcze, żywnościowe, więc powinniśmy dbać o to, żeby polska wieś była w stanie wyżywić Polaków, a nadwyżki oczywiście sprzedawać za granicę, ale przede wszystkim, żebyśmy byli w stanie wyżywić sami siebie. Jestem też przekonany, że rolnicy najlepiej wiedzą, jak prowadzić hodowlę, jak prowadzić uprawy, że nie trzeba Państwu tego mówić i że ta centrala brukselska, która próbuje pod wpływem zielonej ideologii, pamiętacie Państwo, to Franz Timmermans był takim głównym promotorem, teraz on bardziej zaangażowany w swoją politykę krajową, ale ma oczywiście naśladowców, że oni próbują Państwu mówić, jak prowadzić gospodarstwa rolne, a Państwo doskonale to robicie i nie ma takiej potrzeby, żeby te pouczenia do Państwa płynęły. Popieram całkowite odstąpienie od Zielonego Ładu. To nie jest, wiecie Państwo, prawdą. To nie jest. Ale to jest chodnik. To nie jest prawdą to, o czym. Tutaj panie jeszcze. Cześć, prosimy bardzo śmiało. Nie jest prawdą, że rząd Mateusza Morawieckiego i rząd Prawa i Sprawiedliwości popierał w jakimkolwiek momencie Zielony Ład. Rada Europejska, w której uczestniczył premier, nie podejmowała żadnych decyzji, nie uchwala dyrektyw, rozporządzeń. Te rozporządzenia, dyrektywy powstają z inicjatywy Komisji Europejskiej, są przyjmowane przez Parlament Europejski, Radę Unii Europejskiej większością głosów. My część z tych rozporządzeń zaskarżyliśmy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Pytanie, tego nie wiem, czy ten rząd obecny nie wycofa tych skarg. Wiecie Państwo, zawsze jest tak, że można było zrobić więcej. Nie będę Państwu mówił, że na pewno zrobiono wszystko, ale przynajmniej w okresie, który ja pamiętam, staraliśmy się rolnictwo wspierać. Uczestniczyłem w wymyślaniu sposobu, jak zablokować wtedy w kwietniu import zboża z Ukrainy. Później to było powtórzone we wrześniu. To było nie do ogarnięcia, nie można było zrobić tego tak, żeby ten przepływ tego zboża nie ograniczyć w jakiś sposób, to było nie do zrobienia. To zrobiliśmy właśnie wtedy w kwietniu. Właśnie ale co w kwietniu zrobiliście? Wprowadziliśmy rozporządzenie zakazujące import zboża z Ukrainy. 15 kwietnia embargo wprowadziliśmy. Tak? Ale tak naprawdę i to zmieniło. Wprowadziliśmy, do 15 kwietnia. Tak, wprowadziliśmy je wbrew przepisom unijnym, bo do tej pory
nasz rząd zabiegał o to, żeby Unia się zreflektowała i ograniczyła, no, wprowadziła jakąś kontrolę napływu żywności z Ukrainy. To się nie stało. Wtedy nasz rząd jednostronnie wprowadził rozporządzenie embargo na import zbóż z Ukrainy, co oczywiście spowodowało wściekłość Unii Europejskiej, ale też dzięki temu, że to wprowadziliśmy, to tam zaczęły się w końcu jakieś rozmowy ze strony Brukseli. Były też dopłaty do zbóż. Ja zgadzam się z Państwem, że zawsze można zrobić więcej. Nie usłyszycie ode mnie Państwo tego, że było idealnie, ale naprawdę wieś i rolnictwo były dla nas priorytetem. Teraz tu Państwo wiecie lepiej, bo wy rozmawiacie, protestujecie i wzywacie ten rząd do rozmów. On nie bardzo chce z Państwem rozmawiać, ale mam wrażenie, że teraz jedyne co robią rządzący, to próbują z Państwa zrobić chuliganów i bandytów, a nie ludzi, którzy troszczą się o nas wszystkich i o stan polskiej wsi, a więc w ogóle polskiej gospodarki. To na to nie ma absolutnie zgody, a Państwa obecność tutaj też pokazuje, że Państwa protest, przynajmniej ja tak to odbieram, nie ma charakteru politycznego, bo chodzicie wszędzie tam, gdzie są politycy każdej opcji, żeby przekonywać do swoich jeszcze prac. A propos, dopowiem jedno słowo. Jest Pan jedynym posłem, który się na terenie Grudziądza dzisiaj z nami spotkał. No to przykro mi za koleżanki i kolegów, że się z Państwem nie spotkali. Byliśmy w czterech, w sumie jesteśmy w czwartym miejscu, a w trzech pozostałych miejscach nikt nawet nie odpowiedział na mail. Ja chcę Państwu powiedzieć, że moje biuro jest dla Państwa zawsze otwarte i tu w Grudziądzu i w Toruniu, bo mam dwa takie swoje podstawowe w okręgu wyborczym. No siłą rzeczy teraz jesteśmy w opozycji, więc możliwość, mogę skierować interpelacje, wnioski z trybuny sejmowej, mogę też w Państwa sprawie apelować, ale oczywiście rządzący są gdzie indziej dzisiaj, przede wszystkim tutaj w Grudziądzu, to pewnie też protest równolegle być może trwa, może Państwo się tam wybierzecie dopiero, jest Tomasz Szymański, który jest członkiem rządu też, więc on powinien się wytłumaczyć na pewno z polityki obecnego rządu, także wobec rolników, ale jeżeli gdzieś, tak tutaj można trochę się przesunąć, żeby... Jeżeli by, w którymkolwiek momencie byście uznali Państwo, że mogę ja Państwu pomóc, albo nawet trudne rozmowy byście chcieli ze mną przeprowadzić, nie po to się spotykamy, żeby się chwalić nawzajem, to zawsze moje drzwi są otwarte. Tutaj pani Ela Ordon, która do nas wyjrzała, może zapisać, umówić nas na spotkanie, ja wtedy przyjadę, się spotkamy, porozmawiamy, bo tak jak mówię, polska wieś, polskie rolnictwo są bardzo ważne. Uważam, że jestem już kończąc to moje przydługie wystąpienie, że to jest taka podstawa do naszej suwerenności. A sytuacja prawda jest niebezpieczna na wschodzie i mam nadzieję, że nie dojdzie do żadnej wojny, ale jeżeli daj Boże do jakiegoś kryzysu wojennego by doszło, to właśnie sprawy żywnościowe będą najważniejsze. Jednym z najważniejszych. Obok amunicji wojska to oczywiście zapewnienie wszystkim żywności będzie najważniejsze. Jeszcze jedno pytanie z mojej strony, panie Krzysztofie, czy na posiedzeniu Sejmu, czy poruszy pan ten temat? Poruszę ten temat, postaram się poruszyć ten temat. Wiecie Państwo, jest tak, że posiedzenie Sejmu ma określone ramy, określony porządek, ale poruszę, tak, znajdę jakieś miejsce na tym najbliższym posiedzeniu Sejmu, żeby o Państwa postulatach powiedzieć. Posiedzenie zaczynamy w środę, kończy się w piątek i na pewno powiem, że się spotkaliśmy, że byliście Państwo u mnie. Wygłoszę takie oświadczenie albo w innej części posiedzenia Sejmu o tym powiem i skieruję też na podstawie Państwa postulatów interpelacje do premiera i do ministra rolnictwa. Bardzo dziękuję i jeszcze raz zapraszam Państwa zawsze do mojego biura. Za chwilkę mam za 20 minut wywiad z telewizją w Polsce.pl internetową, to też powiem o naszej rozmowie tam na antenie. Ja tylko mówię rzeczywiście, bo tu powtórzę jeszcze raz, że oficjalnie adresatem tych wszystkich zasadniczych postulatów, w zasadzie dwóch postulatów, bo mówimy o Zielonym Ładzie, który powinien być wrzucony do kosza i zablokowaniu importu wszystkich towarów, to oczywiście powinien być premier tego rządu, który jest przyjacielem w zasadzie najważniejszych osób Brukseli. Ja podkreślam z całą stanowczością jeszcze raz wagę może premier z nami się nie chce spotkać. Komunikacji premiera tego rządu, pana Donalda Tuska, który powinien wykazać się. On jest główną tarczą dzisiaj. On jest główną tarczą polskich rolników w Brukseli, bo to jest osoba, która ma największe przełożenie w sferze znajomości. Proszę Państwa, adresat doskonały. Adresat doskonały i to jeszcze raz powtórzę i podkreślę. I wszyscy rolnicy, którzy powinni kumulować swoje roszczenia i pretensje, powinni
właśnie do tego człowieka, który wśród przyjaciół może te sprawy rozstrzygać, wśród swoich przyjaciół. Przypomnę tylko, że sfera znajomości pana premiera Tuska jest doskonała w tej materii.